Badania w uczelni są koniecznością. Nie ma nowoczesnej dydaktyki bez nowoczesnych badań. W związku z tym, aby nowocześnie kształcić, musimy prowadzić badania, wzmacniać faktami naukowymi to, co przekazujemy studentom. Ta wiedza musi być bardzo aktualna. Właśnie temu między innymi służyło stworzenie Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w uczelni, gdzie skupiliśmy najnowocześniejsze urządzenia i aparaturę z obszarów wiedzy, które są bardzo bliskie zagadnieniom kultury fizycznej, biomechaniki, biochemii, fizjologii, no to co jest związane z funkcjonowaniem człowieka, zarówno w sporcie wyczynowym, ale w życiu codziennym również. To są unikatowe badania w skali, można powiedzieć, światowej. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy na świecie prowadzone są badania pod kątem już najbliższych mistrzostw świata, które odbędą się w Katarze. Z punktu widzenia szkoleniowego, ale nie tylko, bo też z punktu widzenia reakcji fizjologicznych, przygotowania motorycznego, bardzo ważna jest informacja dla trenera, jak przygotować zawodników pod kątem zbliżających się mistrzostw świata. Tym bardziej, że te mistrzostwa świata odbędą się w dość niekonwencjonalnym, jak mogę powiedzieć, okresie dla światowego futbolu, ponieważ odbędą się w grudniu, ale z drugiej strony, co jest bardzo ważne, to jest to, że odbędą się po prostu w bardzo wysokich temperaturach, prawie 30 stopni. W związku z powyższym, bardzo ważnym elementem jest, żeby zobaczyć, jak toleruje organizm tą wysoką temperaturę i w jaki sposób przygotować motorycznie zawodnika, który by szybko adaptował się po prostu do tych wysokich temperatur. To miejsce jest bardzo dobre, ponieważ niewiele jest ośrodków naukowych, które dysponują tak zwanymi komorami klimatycznymi. My taką posiadamy i prowadzimy wspólnie z panem profesorem, zespołem naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu badania nad odpowiedzią organizmu na ekstremalne warunki termiczne. Te warunki zostały zaprojektowane do analogicznych warunków klimatycznych, jakie są w Katarze, czyli tam, gdzie będą rozgrywane kolejne mistrzostwa świata w piłce nożnej. I obserwujemy odpowiedź organizmu na różne obciążenia w tych warunkach właśnie, jak również jak zachowują się zawodnicy, jeżeli chodzi o takie elementy, na przykład jak dokładność podania, dokładność wykonania ruchów generalnie. No one mają bardzo duże znaczenie, ponieważ jak wiemy, organizacja mistrzostw nie była przyjęta z radością przez wszystkie kraje, między innymi ze względu na warunki klimatyczne, więc taka informacja o reakcjach organizmu, odpowiedzi na ekstremalne warunki klimatyczne jest bardzo cenna dla praktyki sportowej, ale generalnie dla nauki, dla wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, czy to będą warunki wysokich temperatur, niskich temperatur, czy reakcja organizmu w warunkach wysokościowych, bo też takie możliwości mamy, że możemy badać człowieka na wysokości nawet ponad 5000 metrów nad poziomem morza przy różnej temperaturze i różnej sile wiatru, więc są to unikalne warunki. Stąd też nasi koledzy z Wrocławia przyjechali do Białej Podlaskiej, żebyśmy wspólnie prowadzili takie badania. Badania przeprowadzamy na piłkarzach trzeciej, czwartej i piątej ligi. To są studenci, którzy studiują na kierunku piłka nożna w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w filii w Białej Podlaskiej. Badania polegają na przeprowadzeniu dwóch testów wysiłkowych. Pierwszy test wysiłkowy to jest wykonanie
maksymalnych wysiłków powtarzanych. To są wysiłki, które trwają 6 sekund i powtarzamy te wysiłki 10-krotnie i badamy, jak kształtuje się moc, wyzwalana moc maksymalna na tle wysokiej temperatury. To jest bardzo ważne w kontekście zdolności szybkościowych. Badania, które przeprowadziliśmy na piłkarzach Mistrzostw Świata w Brazylii, wynika, że wysoka temperatura bardzo mocno upośledza zdolności szybkościowe. W związku z powyższym chcieliśmy zobaczyć, jak wpływa ta wysoka temperatura na te wysiłki szybkościowe, krótkotrwałe, o maksymalnej intensywności. Mamy naprawdę unikatowe informacje, jak należy do tego podejść, patrząc przez pryzmat współczesnej technologii treningowej. To jest jeden problem. A drugi problem to jest wysiłek progresywny o narastającej intensywności, gdzie badaliśmy zdolności psychomotoryczne w trakcie narastającego obciążenia, ale również w wysokich temperaturach. Bardzo nas interesuje jako naukowców i trenerów, jak reaguje mózg na narastające zmęczenie w warunkach wysokiej temperatury i gdzie leży ta granica zmęczenia tolerowana przez mózg. To jest niezwykle ważna informacja dla każdego szkoleniowca. I właśnie na tej podstawie chcemy określić, jakie należy zastosować obciążenie treningowe w kontekście narastającego zmęczenia w mózgu. Pierwsze wyniki są sensacyjne, są unikatowe i mam nadzieję, że zainteresowane związki sportowe, zainteresowani trenerzy, którzy są zainteresowani tymi badaniami, my jesteśmy bardzo otwarci, służymy naszym swoim skromnym doświadczeniem i myślę, że będzie to też duży przełom w przygotowaniu motorycznym zawodników do najbliższych mistrzostw świata.